Szczęść Boże, coś wam powiem. Wystarczyła chwila odwrócenia oczu od Jezusa, chwila nieuwagi, zatrzymania się przy innych. Wystarczyła kropla pewności siebie i cień złudzenia, że przecież On powinien być tutaj. Wystarczył moment oddalenia się od Niego. A potem ból poszukiwań, ból samotności, trud i niepokój trwający wiele godzin. Nie znalazła Go wśród krewnych, wśród znajomych, wśród sąsiadów i przyjaciół. Nie znalazła Go na drodze, którą szli, ani w żadnym miejscu, gdzie się razem zatrzymywali. Był w świątyni, w domu Ojca, by nauczać i zadawać pytania. I zdziwił się, że nie wiedziała, gdzie Go szukać, gdzie jest. To słowa mistyczki Alicji Lęczewskiej, bo zgubić Jezusa nie jest trudno. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma z Nim wielkiej więzi. Codzienna Eucharystia, może i częste przyjmowanie Komunii Świętej i udział w procesji Bożego Ciała wydają się być takim solidnym wypełnieniem obowiązku katolickiego. Wszystko się dobrze sprzedaje wizerunkowo. Tylko czy za tym korzystnym wizerunkiem zyskuje się też jakąś wartość duchową z takiego życia? Święta Rodzina była normalną rodziną, gdzie dni upływały na wypełnianiu obowiązków i prac, na przeżywaniu problemów i szukaniu ich rozwiązania. Ta rodzina jednak różniła się od innych, że całe swoje życie opierała na zaufaniu Panu Bogu. Od momentu zwiastowania, przez sny Józefa, w których dostawał wskazówki, co ma robić, przez słuchanie słów Jezusa i rozważanie ich w sercu. Ich życie codzienne ze wszystkimi obowiązkami pięknie przeplatało się z tym, co duchowe. Współcześni rodzice często koncentrują się na tym, co doczesne, zapominając o życiu wiecznym. Potrafią na przykład napisać obszerną wiadomość do nauczyciela, jak to ma się zajmować ich dzieckiem, jak powinien na niego zwracać uwagę i rozmawiać z nim indywidualnie, bo przecież taki synuś czy córcia to są jedyni w klasie. Nadopiekuńczość sprawia, że rodzic bezgranicznie wierzy we wszystko, co bąbelek powie. Nawet jeśli w tym nie ma słowa prawdy. Zobaczmy, że Józef i Maryja też nie wszystko rozumieli w związku z Jezusem. Zdarzyło im się zapomnieć, że On ma wielką misję od Ojca Niebieskiego. Zadali pytanie: Synu, czemuś nam to uczynił? Przez tę trudną sytuację Jezus podprowadza ich do tego, czym żyje w głębi ducha. Ukazuje im swoją misję życiową i posłannictwo. Bowiem przychodzi taki czas, że należy wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Po prostu trzeba oderwać się od rodziców i przyzwyczajeń, by podjąć się nowej drogi. Dziś należy szukać mądrości Chrystusa i wnosić ją do naszych rodzin. Papież Franciszek powiedział: Pan w pokorze przyszedł na świat. Dorastał jak normalne dziecko, przeszedł próbę pracy, a nawet próbę krzyża. Na końcu zmartwychwstał. Pan uczy nas, że nie wszystko w życiu jest magiczne, że triumfalizm nie jest chrześcijański. Nic nie przychodzi w życiu samo, jeśli się nie podejmie pracy. I szukanie Jezusa też nie przychodzi samoczynnie. Wspomniał o tym Orygenes, który stwierdził, że kto szuka Chrystusa, nie może tego robić przy okazji, niechcący, jak czynią to ci, którzy naprawdę Jezusa nigdy nie spotkają. Należy Go szukać z niepokojem i wielkim pragnieniem, takim, jakie mieli Józef i Maryja. Niech Pan Bóg wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.